Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, z prezentacją ostatnio wykonanych przeze mnie prac. Są to prace, które niektórzy z Was mogli zobaczyć na Facebooku, zwłaszcza te dwie, jak dobrze pamiętam, były tam prezentowane. Natomiast tutaj jakby cały komplet tych trzech prac, które wykonałam z jednej kolekcji, jest to kolekcja Hello Beauty od Craft O'Clock. Jakoś bardzo, bardzo mnie urzekła ta kolekcja i troszeczkę też u mnie poleżała. I stwierdziłam, że chętnie bym do niej wróciła, chętnie bym coś z niej jeszcze zrobiła. I generalnie cała historia zaczęła się od tego albumiku, który tutaj jest, ponieważ robiąc porządki w moich takich bazowych zapasach, gdzie mam, wiecie, takie bazy, czy to na kartki, pudełka, czy właśnie albumy, znalazłam dawno zapomnianą już przeze mnie bazę albumu harmonijkowego. Jest to baza kraftowa. No i stwierdziłam, że fajnie by było zrobić dla odmiany jakiś albumik, nieduży, jakąś małą taką formę, ponieważ ostatnio tych albumów nie robiłam. Robiłam ostatnio tylko kartki. No i tak się zastanawiałam, po jaką kolekcję tutaj sięgnąć. Też chciałam do tego albumu wykorzystać kolekcję, którą już jakby kiedyś ścięłam, a coś mi z niej zostało, żeby to, co mi zostało, no żeby tak nie leżało bezużytecznie, tylko żeby też no miało swoje życie w wykonywanych przeze mnie pracach. I sięgnęłam powtórnie właśnie po kolekcję Hello Beauty. Ja tych papierów miałam stosunkowo dużo, ponieważ już jakiś czas temu, to było dawno temu, ja zakupiłam sobie tą kolekcję w każdym z rozmiarów. Jeszcze potem dodatkowo przy okazji mojej wygranej właśnie w konkursie Craft O'Clock dostałam jeszcze jedną tą kolekcję, tylko że w dużym rozmiarze, więc miałam tych papierów stosunkowo dużo i postanowiłam, że wykorzystam tą kolekcję. Poza tym ona jest tak dla mnie delikatna i też ta kolorystyka jest taka wiosenno-ożywcza, więc stwierdziłam, że sięgnę po tą kolekcję. Przyjemnie mi się pracowało ostatnio z tą kolekcją, więc czemu nie, powrócę do niej i zobaczymy, co z niej będzie powstawało. Koniec końców, na razie powstały trzy prace. Jeżeli usłyszycie gdzieś w oddali wołanie mama, mama, to będzie mój dziś, który aktualnie śpi i wykorzystuje właśnie ten czas, kiedy ona sobie jeszcze tam dosypia po śniadanku na nagranie tego filmu, ale może się obudzić w każdej chwili, bo to już taka jej godzina, więc może być tam wołanie mama, mama z tyłu słychać. Także przechodząc, kochani, do rzeczy, chciałam Wam zaprezentować te trzy prace, które wykonałam właśnie z tej kolekcji Hello Beauty. Pierwszy, to jak Wam wspominałam, powstał albumik harmonijkowy. Ja wcześniej nie robiłam takich albumików harmonijkowych. Mam jeszcze chyba z dwie bazy tych albumów, ale jakoś tak nie mogłam się ostatecznie za nie zabrać. Ja generalnie nie kupuję też jakoś dużo baz takich gotowych. Mam ich kilka. Ja wolę bazę sobie złożyć albumom samą od początku, ponieważ i dobieram sobie papiery, dobieram sobie szerokość grzbietu do tego, jaki chcę mieć album, ile tam ma być tych kart. Tak samo jeżeli chodzi o okładkę, no to wiadomo, tutaj wykorzystuję swoje okleiny intryligatorskie, więc rzadko sięgam po gotowe bazy. Oczywiście zdarza mi się to i takim albumem na gotowej bazie był album jesienny z kolekcji Minty Papers Fall Festival, który mogliście zobaczyć na moim kanale. No a tutaj po raz kolejny sięgnęłam też po bazę albumu harmonijkowego, albumu z Eco Scrapbookingu. Ja Wam tutaj podam, jakie wymiary ma ten albumik, w zasadzie ta baza. To już Wam mówię, to jest 11,5 cm na... Tu wychodzi 16 z hakiem, wydaje mi się, że ma być 16,5, taki jest 16,4, ale myślę, że 16,5.
Więc okładka mojego albumu prezentuje się tak. Ja tutaj wykorzystałam do ozdoby tej okładki tekturki z Craft Woolly, które bardzo, bardzo mi się podobają. Jest to jedna z moich ulubionych firm, jeżeli chodzi o tekturki. Lubię kupować tekturki, zwłaszcza te rameczki, serweteczki. To wszystko podbite jest na serwetce z wykrojnika. Ja niestety nie mam chyba w pobliżu tego wykrojnika, żeby Wam pokazać. Poczekajcie, mam tu swoje pudło z wykrojnikami, może coś tu będzie. Czy będzie ten wykrojnik? Chyba go nie będzie. Widzicie, nie przygotowałam się. W każdym razie jest to serwetka, która jest w komplecie z wykrojnikiem komunijnym. Ja jeszcze tutaj zerkam, widzicie poniżej. Zaraz po Was wrócę, żeby zobaczyć, czy mam tą serwetkę. Widzicie, kochani, nie mam jej tutaj, nawet nie wiem, gdzie ją mam, a więc jest chowana. W każdym razie to jest wykrojnik, który zakupiłam na AliExpress. Do niego dołączone jest kółeczko, które wycina hostię. Natomiast ta rameczka, wydaje mi się, jest tak uniwersalna, że generalnie wszędzie można ją dopasować. Natomiast jest ona stosunkowo duża. Wcześniej wspomniana rameczka z Craft Woolly tekturkowa. Tutaj wizerunek pięknej, młodej kobiety. Już Wam też wspominałam przy okazji chyba kartek, kobiecych kartek na Dzień Kobiet, że ja bardzo lubię właśnie takie stare zdjęcia z tymi paniami, ponieważ według mnie one są prześliczne, pełne gracji i elegancji i bardzo mi się podobają. Lubię je wplatać w swoje prace. To zdjęcie pochodzi z kompletu takich zdjęć, które wypuścił Craft O'Clock, to są takie vintage'owe zdjęcia, ja sobie właśnie wykorzystałam tutaj tą panią. Co jeszcze jest na okładce? No mamy dwa arkusze, wiadomo, z kolekcji. Ten górny podbity jest na papierze kraftowym. Mamy tekturki z kolekcji, te chipboardy dedykowane do kolekcji Hello Beauty. Tutaj mamy zegar, tutaj taki ozdobny kwiatuszek. Tutaj mamy, są wykonane z papieru czerpanego różyczki, barwione tuszami z Actiona. Tutaj też nie mam koloru, żeby Wam pokazać, ale to są takie różowe tusze, takie to myślę, że wszyscy, którzy odwiedzają Action, to kojarzą, są sprzedawane te tusze w takich setach po 4. Ja bardzo lubię wykorzystywać te tusze właśnie do barwienia kwiatków, czy to z foamiranu, czy z papieru czerpanego. Zresztą ja ostatnio jestem w ogóle zakochana w papieru czerpanym. Uwielbiam z niego robić kwiaty. Przeróżne kwiaty bardzo dobrze się sprawują, przynajmniej w moim odczuciu, te tusze z Actiona właśnie przy barwieniu tych kwiatuszków. Tutaj są jeszcze też kwiatuszki takie w kolorze takiego turkusu, takiej zieleni. To też są kwiatuszki wykonane przeze mnie i to też są kwiatuszki z papieru czerpanego. Wszystkie listeczki, które tutaj widzicie, te zielone, też wykonane są z papieru czerpanego. To ja Wam powiedziałam, ja jestem zakochana w tym papierze. Bardzo dobrze mi się pracuje z nim, bardzo lubię z nim pracować. Pracuje mi się lepiej z tym papierem niż z papierem akwarelowym, aczkolwiek też tam gdzieś kiedyś poczyniałam kilka kwiatków z papieru akwarelowego. Niemniej z papierem czerpanym pracuje mi się bardzo, bardzo dobrze. Także tak wygląda okładka. Całość albumiku jest związana oczywiście na wstążeczkę vintage'ową gnieciuszka. Tutaj taki pudrowy róż. To jest bardzo prosty. Też mamy bazowy arkusz z kolekcji i tutaj taki arkusz podbity na papierze kraftowym. Oczywiście moje logo. No i przejdźmy do oglądania albumu, ponieważ albumy harmonijkowe, no one nie są zbyt duże, też wiecie, przynajmniej w mojej opinii, nie ma co tam pakować dużo tych wszystkich rzeczy, on jest bardziej takim albumem, wydaje mi się, layoutowym, więc tam raczej klapek wielu kieszonek nie pobudujemy, ponieważ ten album po prostu zrobi się takim grubasem i będzie go po prostu ciężko w ogóle oglądać, użytkować. Więc ja starałam się właśnie w ten sposób budować ten album. To sobie, wiecie co, ja jeszcze sobie wyciągnę jedną rzecz z tego albumu, mianowicie jedną z kart mat. Ok. Album mieści zdjęcia 9×13 ze względu na swoje rozmiary. I tutaj mamy pierwsze strony. Jest kieszonka z napisem Memories. To są też właśnie te chipboardy z kolekcji Hello Beauty. Ja natomiast dla mnie te chipboardy są za grube.
tutaj są właśnie umieszczone na okładce. One dla mnie są za grube. Owszem, na okładce czy gdzieś tam na kartce jeszcze jestem w stanie takie grubaski gdzieś tam umieścić, natomiast gdzieś w środku albumu, jeżeli ja nie chcę, żeby te strony jakoś bardzo od siebie odstawały, to ta grubość bardzo mi przeszkadza. Ja po prostu rozdzielam tą tekturę, powiem brzydko, odrywam to, co mi nie pasuje. Tak, żeby one były bardziej płaskie i tak bardzo nie odstawały. Tutaj mamy kieszonkę z napisem Memories i tutaj mam dwa tagi, które można wykorzystać czy to na zapiski, czy na klejenie jakiegoś mniejszego zdjęcia. Tu jest taki taguś podklejony papierem kraftowym, wycięty z tagów, które były w arkuszach z elementami do wycięcia. Ja sobie go po prostu wycięłam, a na końcu wycięłam go dziurkaczem tagowym. Tutaj taki większy taguś też ozdobiony grafiką z kolekcji. Z tyłu miejsce, żeby sobie coś zapisać, ewentualnie wkleić. Tak jak Wam powiedziałam, no jest to album głównie layoutowy, więc te zdjęcia tutaj nie ma żadnych jakichś wielu, wiecie, klapek, są pojedyncze kieszonki, natomiast zdjęcie, ja przygotowałam takie niby uchwyciki właśnie na zdjęcia i takie zdjęcie można tutaj o wymiarze 9x13 sobie wsunąć. Ja mam tutaj takie wycięte coś a la banerki, to są wykrojniki z Actiona. I do nich dopasowałam sobie odpowiednie te chipboardy. Tutaj akurat zbiegły mi się bardzo kształtem zarówno ten wykrój z wykrojnika, jak i ten chipboard, więc fajnie, myślę, to się prezentuje. No i jeżeli będziemy tu wkładać, przyklejać zdjęcie, no to wykorzystamy po prostu to, że tutaj ten banerek nie jest całkowicie podklejony i to zdjęcie można wsunąć. Kolejna strona jest zbudowana oczywiście podobnie, tutaj jest akurat napis najlepszy dzień w życiu i podobnie tutaj pod to można sobie wsunąć tutaj zdjęcie i je przykleić. Żeby nie było nudno, to w albumie pojawia się również taki mały belly band i ja tutaj umieściłam jedną matę na zdjęcia, myślę, że jest stosunkowo, myślę, że ilość tych mat i tych miejsc jest wystarczająca, żeby ten album nie był, wiecie, taki no, nabrzmiało od tego wszystkiego, dlatego że nie jest to album, wiecie, przeznaczone na nieskończoną ilość zdjęć, natomiast mam przeznaczone na jakiś komplet zdjęć, na przykład z jakiegoś pojedynczego wydarzenia, czy jakiejś okoliczności, kiedy mamy kilka wybranych fajnych zdjęć, które chcemy umieścić w albumie. Tutaj po raz kolejny mamy wycięty banerek, tym razem z grafiką motyla, a na samym końcu jest kieszonka. Ta kieszonka jest taka troszeczkę głębsza. Ja tutaj umieściłam jedną matę na zdjęcie o wymiarze 9x13. Wszystkie te stempelki to są stempelki Little Corner Design, to oczywiście one są wszystkim bardzo dobrze znane. Ja natomiast odbijałam je właśnie tuszami z Actiona. I to jest jedna część albumu. Natomiast druga prezentuje się tak. Mamy kieszonkę. Ja sobie to pozwolę może tak rozłożyć, ponieważ ta, wiecie, grafika, ozdoba na okładce jest dosyć taka przestrzenna i też nie chciałabym jej zniszczyć. Mamy kieszonkę ozdobioną wykrojem dziurkacza brzegowego. Mamy jedną matę na zdjęcia. Tutaj wędruje również ta pusta mata, która tutaj jest. Oczywiście to takie kieszonki, ponieważ one są, no są stosunkowo głębokie, ale wiadomo, tutaj nie umieścimy 10 zdjęć, ale 3-4 takie zdjęcia możemy tutaj włożyć i myślę, że będzie dobrze. Kolejny banerek, kolejne miejsce na zdjęcie z napisem Uchwycona chwila, to są oczywiście napisy od Craft O'Clock. Kolejne miejsce, tutaj znowu miałam ten chipboard w kształcie tego banerka, więc one bardzo dobrze do siebie pasują. Tutaj dla odmiany kółeczko z kwiatuszkami. No i ostatnie dwie strony. Zegar, wykrój z wykrojnika i mała kieszonka z jednym tagiem na zapiski, czy też na umieszczenie jakiegoś mniejszego zdjęcia. Jeżeli ten album powędruje do kogoś z jakiejś okazji, to zawsze do tych kieszonek, tutaj do tej, czy do tej na przodzie tu, możemy dołączyć jakiś karnet z życzeniami lub też dołożyć coś specjalnego od siebie. Także, moi drodzy, tak się prezentuje albumik. Ja go sobie zawiążę.
To jest mini albumik. No i dodatkowo z tej kolekcji, którą, z której wykonałam ten album, wykonałam dwie kartki. Tutaj macie kartkę w formacie DL, czyli jednym z moich ulubionych formatów kartek. I tutaj też ponownie w centrum jest wizerunek takiej pani vintage, tym razem dla odmiany z dzieciątkiem. Więc pomyślałam, że wykorzystując ten wizerunek, można stworzyć nawet dosyć ciekawą kartkę z okazji zbliżającego się Dnia Mamy. Może to być oczywiście kartka na Dzień Mamy, ale może to być też taka kartka dla pani, która została świeżo upieczoną mamusią i mogą tam być życzenia właśnie takie dla niej, jeżeli nie chcemy dawać karteczki typowo dzieciaczkowej, takiej wiecie, podobnej do tej, którą prezentowałam na kanale, a chcemy, żeby karteczka była bardziej dla mamy, to możemy właśnie sprezentować taką karteczkę. No i tutaj ponownie mamy wykorzystany papier z kolekcji, jest baza kraftowa. Cała baza jest kraftowa, kartka jest oklejona oczywiście w środku, są miejsca na życzenia, z tyłu moje logo, z tyłu też kartka jest oklejona. I tutaj w centrum wizerunek tej pani okolony jest też właśnie serweteczką, rameczką z Craft Uli. To wszystko jest na serwetce z wykrojnika, to też jest wykrojnik z AliExpress. To już Wam nie jeden raz pokazywałam ten wykrojnik, więc wszyscy go już chyba znają. Ponownie moje róże z papieru czerpanego. Tutaj wiecie co, bo zaplątałam się. Tutaj nie będzie tego widać, ale one mają też dodatek takiego miodowego koloru. Poza tym różem ja mam niestety swoją pracownię usytuowaną tak, że u mnie okna wychodzą na północny zachód, więc generalnie na dzień dzisiejszy, na obecną porę dnia nie ma tutaj słońca, więc ja muszę się doświetlać lampami, więc niekoniecznie będzie to też dobrze widać, ale może jak zerkniecie na zdjęcia, które są na Instagramie czy na Facebooku, to jeżeli dla ciekawych oczywiście, to może tam będzie lepiej widoczne to, że te róże mają też dodatek takiego miodowego koloru poza tym różem. Sam dodatkowo też kwiatuszki papierowe, tutaj takie niebieskie, coś a la hortensje, przy czym to są kwiatuszki zrobione, natomiast płatki tych kwiatów ja sobie zakupiłam w sklepiku na strychu i to są takie komplety tych płatków, ja sobie tutaj tylko przeciągnęłam czarne pręciki i wplotłam te kwiaty w kompozycję. Mamy listeczki powycinane z zielonego papieru. Są też listeczki drewniane, ja bardzo lubię te listeczki i bardzo często je używam, w zasadzie użyłam ich tutaj w każdej z moich prac, to też są listeczki z Craft Uli. Mamy wstążeczkę vintage'ową, tym razem taką w jasnym takim turkusowym kolorze, plus taką białą półtransparentną. Tutaj też jest zegar, jest napis moc życzeń, jest tutaj dodatkowo taka tekturka. To wszystko jest, jak widzicie, na tiulu i żeby ten tiul w jakiś sposób ożywić i żeby nie był taki smutny i samotny, ja przykleiłam do niego pół perełki. Przez to wydaje mi się, że ten tiul jest też jeszcze troszeczkę bardziej widoczny przez te perełki, ponieważ on ze względu na to, że jest biały, to gdzieś ginie w tej kompozycji. Natomiast przyklejenie tych perełek to w jakiś sposób właśnie ożywiło ten tiul. Ja sobie właśnie tutaj poprzyklejałam, mam nadzieję, że to będzie widoczne. Poprzyklejałam sobie te pół perełki. Niektóre są przyklejone tak, że nie, chyba wszystkie są ruchome. Wydawało mi się, że część mogła się przykleić do kartki. Więc one są na tym tiulu. Poprzyklejane tutaj też są, przyklejone tutaj na dole też są te pół perełeczki. Tutaj jest przyciągnięty też taki sznur perełeczek. No listeczki, tak jak Wam wspomniałam, kwiatuszki moje, różne wykroje, tutaj takie gałązki też z zielonego papieru. Także tak prezentuje się ta karteczka. Wystarczy tutaj, wiecie, wkleić życzenia i kartka gotowa. Całość jest schlapana białym i czarnym gesso. Uznałam, że ten biały tutaj gdzieś zniknie na tej kartce, natomiast czarny gdzieś tak, wiecie, no może uwypukli bardziej tą, uwypukli. No nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Nie zniknie tak w tej kartce, ponieważ tutaj mamy arkusz, który jest biały z jakąś tam grafiką róż. To nie chciałam, żeby to białe gesso tam za bardzo zniknęło w tym wszystkim, więc jeszcze jest dodatek gesso czarnego. Także to jest druga praca wykonana z kolekcji Hello Beauty.
Ostatnia praca to kartka ślubna. To jest karteczka, którą wykonywałam do mapki zamieszczonej na stronie Scrappy Sketchers. Ja rzadko wykonuję kartki z mapki. W zasadzie chyba nie wykonałam do tej pory ani jednej. To jest pierwsza. Tak mi się wydaje, że chyba wcześniej nie wykonywałam kartek do mapki. Zawsze chciałam spróbować wykonać kartkę do mapki, ale zawsze wydawało mi się, że wiecie, ja mam gdzieś jakiś swój pomysł na ułożenie tej całej kompozycji i jakoś, no wiecie, nie zawsze jakoś tam mówię, no to fajna mapka, może bym coś wykonała, coś tam, ale potem gdzieś miałam jakiś wzór mapki, coś zaczynałam robić, ale potem i tak nie trzymałam się tej mapki i układałam swoją kompozycję, więc nigdy nie było u mnie takiej kartki, którą bym faktycznie, jak dobrze pamiętam, ale chyba nie było, właśnie takiej kartki, którą wykonałabym w całości na podstawie mapki. To jest pierwsza taka kartka. Przyznam szczerze, że bardzo dobrze mi się wykonywała tą mapka. Przyszło mi to z dużą łatwością, czego się nie spodziewałam. Jest to prosta kartka ślubna, ale ze względu na swoją kompozycję zmieści się raczej do pudełka niż do koperty. Mapeczkę Wam podlinkuję oczywiście w opisie filmu, jeżeli jesteście chętni do zobaczenia, jak ta mapka wyglądała. Oczywiście wiadomo, jeżeli chodzi o mapkę, to tą kompozycję wyjściową możemy układać w różne strony. Może to być odbicie lustrzane, może to być zmiana pionów poziom. Ja też chyba tak zrobiłam, chyba tak. Banerki były ustawione pionowo w tej mapce, ja zrobiłam je poziomo. Mamy wyciętą serwetkę z wykrojnika, mamy serweteczkę ponownie od Craft Uli, bardzo mi się podobają, jestem bardzo zadowolona, że je kupię, muszę sobie dokupić więcej, są prześliczne. Mamy wyciętą młodą parę z wykrojnika, to jest też wykrojnik, który zakupiłam na AliExpress już jakiś czas temu, bardzo dawno. Zamieszkłe czasy, kiedy jeszcze nie miałam dzidziusia. Ja tutaj wycięłam dwa razy tą parkę, żeby usztywnić to, pomimo że to jest papier 250, jednak ja no, boję się, że on tam gdzieś, wiecie, przy nacisku, gdzieś tam przy jakimś tutaj oglądaniu tej kartki gdzieś tam się pomnie, natomiast dodając tą podklejkę, jeszcze raz ten wykrój, wydaje mi się, że jest to sztywniejsze i bardziej odporne na jakieś tutaj, wiecie, uszkodzenia. Ponownie moje różyczki z papieru czerpanego, listeczki tak samo z papieru czerpanego, to wszystko jest podklejone, przyklejone na tiul. Tutaj już ten tiul nie jest ozdabiany perełkami, mam nadzieję, że to widzicie. Są złote obrączki, są wspomniane banerki. No mamy różne wykroje tutaj z wykrojnika, ale jest ich stosunkowo mało, ponieważ nie chciałam, że tak powiem, przyćmiewać tą kompozycją tej pary tutaj. Są też wspomniane tekturkowe listeczki. Uwielbiam te listeczki i po prostu jestem w nich zakochana. Są super, naprawdę wszędzie pasują, przynajmniej w moim odczuciu. Dodatkowo tekturka też z kompletu tych artboardów dedykowanych do kolekcji z napisem In This Moment. Dodatkowo oczywiście napis Dużo Miłości, bo jest to kartka ślubna, kochani. Środek oczywiście jak zwykle u mnie jest oklejony papierem skrapowym, no i tu prezentuje się tak. I to, co jeszcze dodałam w tej kartce, mianowicie tuszowanie przez maskę. Mam nadzieję, że to widzicie, to jest... Chciałam, żeby to było delikatne, ale żeby jednak pojawiło się w tej kartce. I tutaj też wykorzystałam właśnie tuszę z Akszona i to był taki fajny, pudrowy, ciemny róż. Ten tusz właśnie miał taki kolor, bardzo fajnie się go nakłada właśnie przez maski. To są też maski akszonowe, one są cienkie, takie bardzo delikatne w swojej strukturze i wydaje mi się, że idealnie nadają się właśnie do nakładania, do tuszowania wzoru, natomiast ciężej się sprawdzałam, jeżeli chodzi o nakładanie jakiś past strukturalnych, ponieważ no, ze względu na bardzo delikatną strukturę, to one się tam odkształcają i może nam to po prostu burzyć wzór. Przynajmniej mnie tak się działo, dlatego nie nakładam pasty, albo rzadko to robię przez te maski. Tutaj to tuszowanie też się pojawia, tutaj jest takie, starałam się to nakładać w takich miejscach, gdzie nie ma tej grafiki kwiatowej, żeby jej też jakoś tam bardzo nie przykrywać. Także moi drodzy, podsumowując, tak wyglądają prace wykonane z kolekcji Hello Beauty. Piękna kolekcja, bardzo fajnie mi się z nią pracowało. I to są trzy prace, które wykonałam z tejże kolekcji. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy myślicie o wykonanych przeze mnie pracach.
czy Wam się podobają. Jakie są Wasze uwagi? Ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, które umieszczacie pod moimi filmikami. Staram się na nie odpowiadać na bieżąco. Jeżeli mam jakieś zaległości w odpowiadaniu na Wasze komentarze, to przepraszam, ale no ze względu na to, że przy komputerze raczej siedzę no niezbyt dużo w ciągu dnia, z racji wiadomej sytuacji życiowej. Niemniej staram się naprawdę na nie odpowiadać. Za wszelkie opóźnienia w odpowiadaniu na Wasze komentarze Was serdecznie przepraszam. Zachęcam też wszystkie osoby, które po raz pierwszy odwiedziły mój kanał, do zerknięcia sobie też na inne filmiki, do zasubskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. I będziecie oglądać moje filmiki, komentować na bieżąco. Jeżeli chcecie oczywiście być na bieżąco z powiadomieniami, kliknijcie dzwoneczek, także żaden film Was nie ominie. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dzisiaj jest przepiękna pogoda i taki jest fajny poranek. Mnie dzisiaj obudził przepiękny wschód słońca. No, moją dzidzię też obudził, więc no, ja nie mogłam się pocieszyć wschodem słońca, bo ona się obudziła i no, i mama, da ama. No więc mama musiała wstać, dać amu, no więc nie za bardzo się pocieszyłam tym wschodem słońca, natomiast pogoda jest naprawdę piękna. Ja życzę Wam ze swojej strony udanego dnia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!